Preacher's Special, Saint of Killers, po polsku Święty od Morderców, to szósty tom z serii komiksowej Kaznodzieja autorstwa Garta Enisa. Jest to również pierwsza z dwóch części składających się na opowieść o nazwie Ancient History, czyli dawne dzieje, wydanych w 1998 roku które są rodzajem spin-offa, w którym skupiamy się na jednej z pobocznych postaci serii, którą jest Święty od Morderców. W odróżnieniu do pozostałych tomów, rysunki do tego tomu wykonali w zastępstwie Steve'a Dillona, Steve Puck i Carlos Esquerra. Tom składa się z czterech odcinków i rozgrywa się w mrocznych latach dzikiego zachodu. W pierwszej części poznajemy samotnego mężczyznę, który pośrodku śnieżycy próbuje dotrzeć do miasta, by zdobyć lekarstwa dla swojej umierającej córki. Jest weteranem wojny secesyjnej, w czasie której posłał do piachu wielu Jankesów. W mieście spotyka bandę z wyrodnialca Gampo McCready i zabija jednego z nich. W drodze powrotnej natyka się na nią ponownie, w momencie kiedy mordują i skalpują niewinnych ludzi, którzy mu wcześniej pomogli. Dziesiątkuje ich bandę, ale ci zabijają mu konia. Bez niego nie dociera do domu na czas z lekarstwem i zostaje tam tylko ciała swojej córki i żony. W drugiej części bohater wraca do miasta, wspominając, jak poznał swoją żonę. Którą uratował od śmierci, która odmieniła mu życie. Z jej powodu osiadł na małej farmie i przestał zabijać. Teraz, gdy jest martwa, wraca na wojenną ścieżkę i zamierza się zemścić na tych, którzy uniemożliwili mu powrót na czas. Dociera do miasta, w którym rządzi McCready, jego kumpel nazywany kaznodzieją. Zabija wszystkich jego ludzi, a na koniec jakąś prostytutkę, którą McCready bierze jako zakładnika, ale w kluczowym momencie kończą mu się naboje. I bandyta wbija mu łopatę w serce. W trzeciej części widzimy bohatera, który na swoim koniu wjeżdża do piekła, prowadząc za sobą tabuny potępieńców, których zamordował w ciągu swojego życia. Jego serce jest tak zimne, pozbawione strachu i przepełnione nienawiścią do tych, na których nie zdążył się zemścić, że całe piekło pokrywa się lodem. Wściekły z tego powodu szatan usiłuje wybić z niego batem ową nienawiść, ale jest bezsilny. Wtedy zjawie się anioł śmierci, który nieszczęśliwy z powodu wykonywania swojej roboty, proponuje, by mężczyzna zastąpił go w jego pracy. Wróci on na ziemię w postaci nie imającego się kulą świętego od morderców. Dokona swej zemsty, po czym pozostanie w uśpieniu, ilekroć najwyższy wezwie go do wykonania na jakimś wyroku śmierci. Mężczyzna zgadza się na ten układ. W czwartej części święty opuszcza piekło, na odchodnym zastrzeliwując szatana. Wraca do miasta, gdzie zabija kaznodzieje i odnajduje McCready'ego, któremu wcześniej odciął szablą dłoń. Pozbawia go życia, po czym masakruje całe znienawidzone miasteczko, włącznie z kobietami i dziećmi. Potem udaje się do przygotowanej dla niego krypty, gdzie zapada w sen, czekając na polecenie przebudzenia się. Użyte przeze mnie na wstępie wyrażenie spin jest tu o tyle mylące, że może sugerować, że mamy do czynienia z czymś gorszym i mniej istotnym. Tymczasem nic z tych rzeczy. Od strony scenariuszowej jest to najwyższej klasy pisarstwo w wykonaniu Garta Enisa, nie odbiegające od pierwszych dwóch tomów Kaznodziei. Można nawet argumentować, że jest bardziej logicznie zwarte, bo skupiamy się całkowicie na jednym tylko bohaterze. Retrospekcje zostały tym razem ograniczone do minimum. Opowieść ma porywające tempo ciekawego bohatera. I jest mroczna jak tylko mroczna potrafi być historia wymyślona przez tego autora. Sama opowieść przywodzi na myśl Bez Przebaczenia: i Eastwooda. Film, nawiasem mówiąc, wspomniany na początku przez narratora, jako jedno z oczywistych inspiracji. Nienazwany z imienia bohater przypomina Williama Money. To owiany złą legendą zabójca, niemal niemożliwy do zabicia, dla którego zastrzelić kogoś nie stanowi żadnego problemu ale tego bohatera widzimy w momencie, kiedy próbuje uwolnić się od koszmaru mordowania i żyć przyzwoicie. Ma jakąś małą farmę i rodzinę, która jest dla niego wszystkim, ale psychopaci rządzący dzikim zachodem nie pozwalają mu na to. Postanawia więc wrócić i zrobić to, w czym jest najlepszy, czyli powystrzelać ich wszystkich. Tak jak William Money wraca, by dla zasady zmasakrować szeryfa małego Billa i jego ludzi. Jest to więc Clint Eastwood, ale z elementami Quentina Tarantino. Świat, który oglądamy jest niejako wyjęty z najgorszych opowieści o dzikim zachodzie. Podobnie jak w Bez przebaczenia nie ma w tym świecie miejsca na honor czy szlachetność. Jest tylko gwałt, sadyzm i niepotrzebna masakra. Nic dziwnego, że główny bohater nie czuje się zobligowany do tego, by ten świat w żaden sposób bronić. Wyjątek robi tylko dla pewnej niewinnej kobiety, która potem zostaje jego żoną. Jest on herosem i prawie od początku kulą się nie ima, w niczym postacie grane zazwyczaj przez Clint i Studa. Przy czym jego skuteczność w walce wynika z tego, że nie odczuwa strachu przed śmiercią, jest rodzajem maszyny do zabijania, pozbawionej ludzkich uczuć. To, co przenosi całą tę historię na jeszcze wyższy poziom, jest rozdział trzeci, ukazujący przybycie bohatera do piekła. Sceny tego rodzaju widzieliśmy już w kilku komiksach u Alana Mura, a następnie u Nila Gaimana. ale ta w ujęciu Garta Enisa jest najlepszą jaką w życiu widziałem. Tylko on potrafi ukazać szatana, grającego w karty z aniołem śmierci, w taki sposób byśmy nie mieli poczucia sztuczności. Jego obraz pieku jest zabawny i przerażający jednocześnie. Ma w sobie siłę symboliczną, ale występujące to postacie są wiarygodne w swoim zachowaniu. Prawdopodobnie sekret tkwi w tym, że Enis nie próbuje wywołać w nas szoku dla samego szoku. Jemu chodzi o coś ważnego. I ta perspektywa bardzo ludzka nigdy nie przysłania mu wszystkiego. Nawet jeżeli odcięte członki fruwają w powietrzu, w potokach krwi, a bohaterowie wyrywają sobie serca. Mówiłem już przy okazji omawiania Transmetropolitan, Warena Elisa, że dostrzegam wyraźną różnicę między nim i Enisem. Teoretycznie obaj ukazują świat pozbawiony nadziei, zepsuty do szpiku. Warren Ellis bardziej skupia się na korupcji i niemoralności, Gareth Ennis na bezsensownej przemocy. Różnica polega jednak na tym, że bohater Enisa, chociaż jest pozbawionym serca masowym mordercą, przyjmuje na siebie rolę mściciela. W imię jedynej miłości, którą w życiu zaznał, do swojej rodziny, postanawia zniszczyć zło i wymierzyć sprawiedliwość i robiąc to niejako odkupia cały ten zwyrodniały świat. Następuje moment bardzo istotny, który występował także w pierwszych dwóch tomach serii, w którym wszyscy psychopaci zostają zabici. Zło zostaje pokonane, a święto od morderców może udać się na zasłużony odpoczynek. Takiego momentu brakuje w komiksach Warena Elisa, a bez niego cały opisany w ten sposób świat nie ma sensu. Trzy z czterech rozdziałów tego tomu ilustrował Steve Puck i trzeba powiedzieć, że jego rysunki są bardzo słabe, porównując do tych, które tworzył Steve Dillon. W pierwszych dwóch rozdziałach jest zaledwie kilka obrazków, które mogą się podobać. Na przykład ten moment, kiedy bohater przypomina sobie bitwę pod Gettysburgiem. Popatrzmy jednak, jak amatorsko wygląda ta kulminacyjna scena walki w tym miejscu. W rozdziale trzecim rysowanie przejmuje Carlos Esquerra i od razu robi się dużo ciekawiej. Jego wejście do piekła i przedstawienie szatana są świetne. Niezwykle mocne wrażenie robi scena biczowania. Niestety w czwartym rozdziale wraca Steve Pugh, jego przedstawienie piekielnych postaci trzeba określić jako fatalne. Podobnie źle wygląda finałowa masakra.